Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bartosz Gołębiowski z tej strony. Zapraszamy Państwa na kolejny nasz panel organizowany podczas tegorocznego Kongresu Przyszłości. Dziś tutaj w tej sali w Nautice będziemy rozmawiać teraz o tej godzinie o startupie, a temat naszego spotkania brzmi następująco. Startup, niezależność, innowacyjność czy ryzyko? Co dalej, aby rozwijać swój biznes? Jest mi niezmiernie miło, że Państwo będą uczestniczyli w naszej rozmowie, ale oczywiście pragnę przede wszystkim powitać naszych rozmówców. Są z nami pani Agnieszka Stajszczak, pełniąca obowiązki dyrektora Biura Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, biuro w Olsztynie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Olsztyński PARP uruchomiony niedawno i prężnie działający. Jest z nami pan Krzysztof Komosa, wiceprezes OZEOS spółka ZO. Dzień dobry, witamy serdecznie. I jest z nami Patryk Kamiński, pomysłodawca i współzałożyciel startupu Waterly. Drodzy Państwo, podczas naszej rozmowy ja oczywiście chciałbym, abyście Państwo również uczestniczyli w tej dyskusji. Także jeśli z Państwa strony pojawią się jakiekolwiek pytania, sugestie, wnioski odnośnie startupu, tej innowacyjności, tej pomysłowości, którą trzeba mieć przy właśnie wchodzeniu w ten rodzaj tutaj no, aktywności na rynku, to ja bardzo bym Państwa prosił również o zadawanie pytań, a jeśli chodzi właśnie o pytania, to nie ukrywam, że chciałbym zacząć nasze spotkanie przede wszystkim od odpowiedzi na kluczowe pytanie, które pojawiło się w naszej debacie. Czy startup to niezależność, innowacyjność czy ryzyko? Bo oczywiście no, jest tutaj ryzyko wpisane, jest jakby oczywiście w startup. I z tym pytaniem chciałbym od razu spieszę od razu do pani Agnieszki Stajszczak, pani dyrektor olsztyńskiego biura PARP. No właśnie, bo PARP oczywiście również nierozerwalnie działa, jeśli chodzi o kwestie startupów. W państwa gestii również startupy są kluczowym elementem, więc pytamy, niezależność, innowacyjność czy ryzyko? Witam serdecznie. Myślę, że przede wszystkim innowacyjność i niezależność. Ryzyko jak najbardziej, natomiast w zależności od tego, czego dotyczy startup, jaki jest pomysł, jaka jest innowacyjność i tak naprawdę jak jest zaopiekowany ten startup od początku i jak prowadzony, on może doprowadzić do ogromnej niezależności i do dużej innowacji, to na pewno. Ta innowacyjność i to ryzyko na pewno towarzyszy przy zakładaniu takiego startupu, przy oczywiście decydowaniu się na to wszystko, co startup za sobą wiąże. No i właśnie o to ryzyko też chciałbym zapytać panów. Tutaj z nami jest pan Krzysztof Komosa, wiceprezes OZEOS, czyli platforma do kupowania i sprzedawania zielonej energii. Jak w przypadku pana firmy, bo wiem, że państwo działacie jako klasyczny, zaczynaliście jako klasyczny startup. Tak, zaczynaliśmy jako klasyczny startup. Nasza koncepcja zaczęła się od zbudowania dość skomplikowanego software'u działającego przy pomocy samouczących się algorytmów, czyli tak zwanej sztucznej inteligencji. Więc ten nasz początek był o tyle trudny, że zaprojektowanie i zbudowanie takiego software'u potrzebuje dość dużej ilości środków. Po prostu nie da się tego zbudować nie da się tego zbudować w domowych warunkach. Trzeba mieć tak zwane informatyczne warunki laboratoryjne i do tego są potrzebne duże środki i my szukaliśmy po prostu tych środków na rynku, więc jakby nawiązując do pana pytania, ja myślę, że w definicję startupu i tak naprawdę prawdę o startupie wpisują się te wszystkie elementy i ryzyko jest zawsze mocno związane ze startupem i tak jak z każdą prywatną własną działalnością, ale na pewno młodzieży tutaj siedzącej chciałbym powiedzieć, że warto. Dlatego, że właśnie ze startupem łączy się duża niezależność i ogromna satysfakcja. Dlatego, że buduje się coś od podstaw, no i patrzy się później, jak to dziecko rozwija się na rynku.
Ale przede wszystkim tutaj no, nie można pominąć tego, że ryzyko ryzykiem, ale przede wszystkim też pomysł, ta innowacyjność, ten pomysł jest tutaj szalenie ważny i tu chciałbym... Innowacyjność jest jakby sercem startupu. Wydaje mi się, że bez innowacyjności nie ma startupu. Tak, to jest podstawa. To jest podstawa, więc ale... Więc to jest podstawowy element. No, wychodzimy z czymś nowym na rynek, wychodzimy z jakąś odpowiedzią na potrzebę rynku. Potrzeba rynku też oczywiście zrodziła się przy tej sytuacji, kiedy była ta przyducha na Odrze i tutaj jak zanim weszliśmy, tu od razu będzie pytanie do naszego tutaj też prelegenta, do pana Patryka Kamińskiego. Ta sytuacja na Odrze, gdzie było mnóstwo tych śniętych ryb i była ta sprawa, o której mówiła cała 360 Polska. Ton. Dokładnie. To państwu powiedziało, że to dało jakby odpowiedź na to, że idziecie w dobrą stronę, bo jeśli chodzi o wasz startup, to były to są bojki, które są pomysłem na to, aby badać wodę. I państwo w jakiś sposób tutaj też trafiliście z tym idealnie, a Odra, byliście przed Odrą, a Odra była tylko tym potwierdzeniem. Jaka jest w państwa przypadku historia tych bojek, tej innowacyjności, tego ryzyka, tej pomysłowości? Uwielbiam tę historię, którą Śmiało. Powiem któryś raz. Jeszcze nie słyszeliśmy. Jeszcze nie. Jestem wędkarzem od małego i tu możecie to powiązać. Woda, ryby, od tego się zaczęło. Mianowicie pewnego razu będąc na rybach z wędkami nie złowiłem zupełnie nic. Co nie jest czymś odkrywczym, ale nie pomyślałem sobie, że jestem kiepskim wędkarzem, no bo jak, w życiu, to niemożliwe. Był to okres, w którym w Polsce bardzo mocno, głośno mówiło się o smogu. Był to okres letni, po zimie, w której bardzo mocno, bardzo głośno mówiło się o smogu. Ja, nie łowiąc nic, zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno w tej wodzie, w tym jeziorze są ryby. Bo może nie ma tam odpowiednich warunków. Woda wygląda, ma kolor brunatny. Kiedyś jak tam jeździłem na to samo jezioro, wyglądało trochę to inaczej. To może nie ma tam warunków dla rozwoju fauny i flory. No i zacząłem sobie to, wracając do domu, jako że na co dzień od wielu lat buduję rozwiązania IoT na potrzeby internetu rzeczy. Dedykowane, konstruujemy i sprzęt, i piszemy oprogramowanie. Wróciłem do domu, rzuciłem to hasło moim aktualnym wspólnikom, wcześniej współpracownikom, że nie ma czegoś takiego. Może popatrzmy, czy nie ma jakiejś luki na rynku. Wiemy dużo o powietrzu, o wodzie nie wiemy nic. Zaczęliśmy researchować, okazuje się, że taki system w ogóle nie istnieje. Odra w 2022 roku to był tylko jeden wielki dopalacz dla nas, że cała idea, którą kiedyś sobie gdzieś tam wymyśliłem nad jeziorem, ma sens, także tak to się zaczęło, od głupiego wędkowania. Bo drodzy państwo, warto podkreślić, jeśli chodzi o pana Patryka Kamińskiego i o startup Waterly, jest to pomysł na, mówiąc wprost, na bojki. Bojki, które badają naszą wodę. Tak, tutaj mam ze sobą, gdyż nie przygotowałem się, nie ze swojego względu, że nie mam żadnych slajdów, natomiast mam ze sobą kilka folderów, także zapraszam, ewentualnie możemy rozdać, żeby każdy sobie zobaczył. Wdrażamy taki innowacyjny system monitoringu jakości wód w oparciu o takie w pełni autonomiczne boje pomiarowe. Wrzucamy sobie takie boje pomiarowe do wody i one tam sobie już są takimi prostymi robotami, które same sobą zarządzają, monitorują wodę i wysyłają dane do chmury, dzięki czemu każdy z nas może sobie podejrzeć, jaki jest stan wód w miejscu, w którym je zainstalowaliśmy. Pan miał pomysł. Pomysł zrodził się podczas wędkowania i wiele osób, nawet tutaj zgromadzonych na tej sali, może ma gdzieś w głowie taką ideę, taki pomysł, który chciałoby wdrożyć. I teraz pytanie do pani dyrektor, do pani Agnieszki Stajszczak. W jaki sposób można powiedzieć tym ludziom za pośrednictwem chociażby Biura Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w jaki sposób można powiedzieć, że nie bój się, masz pomysł, po to jest PARP, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, mam pomysł, ale gdzie z nim pójść, co zrobić, jaki zrobić pierwszy krok, mam fajną ideę, tak jak chociażby no, rodzi się na wędkowaniu, co dalej, żeby to nie zgasło, żeby nie poszło do szuflady? Przede wszystkim odwiedzić PARP. Pierwszy krok. Zapraszamy w Olsztynie, ulica Wyszyńskiego 1 od
praktycznie 3 miesięcy organizujemy u siebie w biurze spotkania z młodzieżą. Spotkania z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych. Są to technika, są to licea. Chcemy iść dalej, chcemy dalej się promować. I z tą młodzieżą robimy spotkania, warsztaty u siebie w biurze, gdzie im tłumaczymy, gdzie im pokazujemy, jakie możliwości są u nas, jeżeli chodzi o startup. Czyli masz swój pomysł, chcesz go rozwinąć, przyjdź do nas, pomożemy ci, pokierujemy cię. Wytłumaczymy, co to jest startup, jaka jest droga startupu, jaka jest droga do tego, żeby zdobyć jakieś środki na to, żeby się dalej rozwijać, żeby ten pomysł wdrożyć. Natomiast również fora społecznościowe, tak? Gdzie też promujemy, jak tylko jest możliwe, działalność PARP-u. Na pewno zwrócić się czasami ze swoim pomysłem do świata nauki. Młodzież ma niesamowite pomysły, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o informatyzację, o automatyzację, o robotyzację. Czasami nawet nie pomyślałoby się, że taki młody człowiek, który dopiero kończy gdzieś jakąś szkołę ponadpodstawową, ma tak bardzo fajny, innowacyjny pomysł na jakąś technologię, na jakiś system, który jest już wdrożony. A on ma pomysł na to, żeby to ulepszyć, żeby pokazać, że można coś lepiej. I co dalej? I co dalej? I wtedy zwracamy się do PARP-u, zwracamy się do instytucji właśnie takiej naukowej, która również wesprze swoją pomocą, wyda opinię o innowacyjności. Przychodzimy do PARP-u, a my kierujemy dalej. Mówimy i tłumaczymy, co trzeba zrobić. Prowadzimy za rękę. I teraz jeszcze rodzi się kolejne pytanie. Jeżeli mamy pomysł, to może być tak, że okej, no mam tę wizję, tylko co zrobić? Tutaj będzie pytanie do pana Krzysztofa Komosy. Bo jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to ktoś może powiedzieć, że no takich firm jest dużo. Ktoś stawia wiatraki, ktoś stawia farmy fotowoltaiczne. Okej, ale co zrobić, aby mój pomysł się w jakiś sposób przebił, bo o ile bojki są czymś nowym, innowacyjnym, to ktoś powie, no dobrze, wiatraki to już jest, farmy fotowoltaiczne to już jest. Jak się przebić? Nasza koncepcja, czy jakby nasz pomysł na biznes powstał na skutek coraz większej ilości pojawiających się na polskim rynku transakcji, bezpośredniego zakupu energii elektrycznej od wytwórcy OZE przez odbiorców korporacyjnych. Czyli duże farmy wiatrakowe, farmy fotowoltaiczne zaczęły sprzedawać swoją energię bezpośrednio do odbiorców, do fabryk. Tutaj jakby są takie dwa ważne elementy z tym związane, jakby dlaczego to się zaczęło dziać. Przede wszystkim wymogi Unii Europejskiej, zrównoważony rozwój, ESG, to były te elementy, gdzie firmy w sposób pośredni lub bezpośredni zostały zmuszone do tego, żeby rewidować jakby swoje, jakby zasilanie swoich maszyn, przechodzić na zieloną energię. Drugim bardzo ważnym elementem, który jakby spowodował, że tego typu transakcje zaczęły się rozwijać, czy tego typu umowy zaczęły się pojawiać na polskim rynku, to oczywiście duża zmienność cen energii elektrycznej i też jakby te sytuacje, które mieliśmy 2 lata temu, no jakby bardzo, bardzo wysoki wzrost cen, niepewność cen, trudność jakby zaplanowania kosztów danej instytucji, danej produkcji względem cen energii. Umowy, które zaczęły powstawać na rynku, to są tak zwane umowy CPPA, czyli Corporate Power Purchase Agreement, bezpośrednie umowy pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej a odbiorcą korporacyjnym, dokładnie polegające na tym, że wytwórca tę energię sprzedaje, a odbiorca tę energię kupuje. Ja może zaprezentuję Państwu film, zanim powiem dalej, jakby na czym polega ta koncepcja. Może krótko można będzie obejrzeć film i wtedy opowiem dalej o naszym wyzwaniu. Głosy. Tak jest. Zaraz na pewno z głosem sobie poradzimy.
Ja myślę też, że jeżeli już ktoś ma pomysł i chce coś unowocześnić, coś zrobić fajnego, to musi poszukać niszy. W prawym górnym rogu wybierz opcję. Niech pani dokończy, pani dyrektor, proszę bardzo. To musi poszukać tej niszy na rynku, tak? Zbadać sobie rynek, sprawdzić, czy to się wpisze i w co to się wpisze. Czy to się da sprzedać i komu się da sprzedać. Czyli tak naprawdę zbadanie terenu. To też jest takie najważniejsze, żeby wystartować ze startupem. Zaraz wrócimy do tego, tylko wróćmy też do tego filmu, bo głos nam się znalazł. Prosimy o emisję. Chciałbyś sprzedać lub kupić energię z OZE? Wejdź na stronę ozeos.pl. W prawym górnym rogu wybierz opcję Zarejestruj się i wypełnij prosty formularz rejestracyjny, wybierając opcję Kupujący lub Sprzedający. Zaznacz, że wyrażasz zgodę na kontakt eksperta z OZEOS. Po wysłaniu formularza i weryfikacji danych otrzymasz maila, w którym znajdziesz link do warunków korzystania z serwisu. Gdy je zaakceptujesz, żadna inna umowa z OZEOS nie będzie już potrzebna. Po wybraniu opcji Potwierdź adres e-mail, zawarta zostaje umowa współpracy z OZEOS. Otrzymasz również potwierdzenie aktywacji Twojego konta w platformie. Podczas pierwszego logowania na swoim koncie w platformie OZEOS zostaniesz poproszony o ustawienie nowego hasła oraz uzupełnienie dodatkowych danych. Jeśli jesteś sprzedającym energię, podaj dane techniczne i załącz plik z godzinowym zestawieniem produkcji. Taką informację możesz pozyskać od swojego operatora systemu dystrybucyjnego. Jeśli chcesz kupić energię z OZE, uzupełnij informacje o swoim dotychczasowym zużyciu i zapotrzebowaniu. Na koniec otrzymasz takie potwierdzenie. Platforma OZEOS przetworzy przekazane w formularzu informacje i wskaże jedno lub więcej źródeł OZE najbardziej pasujących do Ciebie. Tu zapoznasz się z aktualną ofertą sprzedawców. Możesz sprawdzić, w jakim stopniu dobrane źródła pokryją Twoje potrzeby. Im większe pokrycie Twojego zapotrzebowania energią z OZE, tym większa korzyść. Masz także możliwość szczegółowego przeanalizowania każdego miesiąca z osobna. Platforma porówna ofertę uzyskaną od Twojego dotychczasowego sprzedawcy i pokaże Ci oszczędności, jakie uzyskasz z zakupu zielonej energii dzięki kontraktacji modelu CPPA z OZEOS. Jeśli oferta spełni Twoje oczekiwania, OZEOS przeprowadzi Cię przez cały proces formalno-prawny, tak aby zielona energia popłynęła wprost do Twojej firmy. I teraz pytanie do pana Krzysztofa. Panie prezesie, czy właśnie ten produkt, w takie zgłoszenie, zarejestrowanie, taki sposób sprzedaży, kupna, było odpowiedzią na niszę, o której mówiła pani dyrektor? Tak, no właśnie my poszukiwaliśmy tej niszy i według nas wpisaliśmy się tutaj w potrzebę rynku, którą przede wszystkim była strona analityczna tego zakupu. Ja może podam Państwu taki przykład, a jednocześnie zadam Państwu pytanie, jak Państwo sądzą, bo źródła energii OZE są niestabilnymi źródłami. Słońce z farmy wiatrowej wieje w nocy, gdzieś tam w okresach jesienno-zimowo-wiosennych, wiatr wieje w nocy w okresach jesienno-zimowych, z kolei słońce świeci głównie w dzień i w okresie letnim. I teraz proszę sobie zadać pytanie, czy możemy sprzedać piekarni jej pełne zapotrzebowanie na energię z farmy fotowoltaicznej? To jest pytanie do Państwa. Ktoś z Państwa są jacyś inżynierowie? Próbę odpowiedzi na to pytanie. Świetnie. To znaczy jest to odpowiedź prawdziwa i nieprawdziwa. Prawdziwa dlatego, że ma Pani absolutną rację, dlatego że słońce świeci w dzień, a piekarnia piecze chleb głównie w nocy, więc ta piekarnia nie skorzysta albo skorzysta z tej energii w bardzo małym stopniu. Odpowiedź jest o tyle nieprawdziwa, bo sprzedać taką energię z takiej farmy fotowoltaicznej piekarzowi można i takie prawo tego nie zabrania i takie transakcje, powiedzmy, porównywalne są na polskim rynku, tylko że ta piekarnia skorzysta z tej energii być może w 10%, może w 15%, jeżeli do tej piekarni jeszcze są jakieś sklepy. Natomiast sens naszego narzędzia
jest taki, żeby dobrać i wyliczyć szczegółowo odpowiednie pokrycie energii elektrycznej z danego źródła OZE dla danego profilu zużycia przedsiębiorstwa. I platforma to liczy w czasie rzeczywistym. Platforma po zaczytaniu godzinowych danych dotyczących zużycia energii przedsiębiorstwa, czy jest to właśnie piekarnia, czy jest to, nie wiem, huta, czy jakiś inny zakład produkcyjny, który pracuje w jakimś wymiarze godzin, wylicza dokładnie, w jakich godzinach, z jaką częstotliwością ta energia jest pobierana, a z drugiej strony analizuje profile źródeł i podstawia odpowiednie źródła o odpowiednim profilu po to, żeby pokryć jak największą energię, żeby pokryć zapotrzebowanie tego przedsiębiorstwa jak największą ilością energii z OZE. Dlatego, że nigdy ta energia z OZE w związku z tym, że źródła są niestabilne, nie pokryje takiego odbiorcy w 100%. Zawsze pozostanie delta do wypełnienia, gdzie trzeba będzie część energii dosprzedać, bo ona będzie nadwyżkowa w godzinach, kiedy fabryka nie pracuje, na przykład niedziela, prawda? I będą niedobory na przykład, nie wiem, w nocy czy w godzinach popołudniowych, kiedy chociażby nie świeci słońce z farmy fotowoltaicznej, więc trzeba będzie tą energię dokupić, dobilansować. Jakby w tej umowie CPPA i po to, żeby ten efekt był taki, że zużyjemy jak najwięcej zielonej energii w naszym przedsiębiorstwie, czyli wpiszemy się w likwidację śladu węglowego, chodzi o to, żeby dobrać źródła tak prawidłowo, żeby wykorzystać jak największą ilość tej energii. Żeby jej po prostu nie zmarnować, nie oddawać z powrotem do sieci. Czyli prawidłowy dobór tej energii do potrzeb klienta, to wylicza Państwa platforma. Ona jest jednocześnie jakby sam software jest też organizacją marketplace'u i ten marketplace jest właśnie dla wytwórców sprzedających energię, a z drugiej strony dla kupujących energię, czyli tam też można poszukać tej energii lub po prostu poszukać odbiorcy dla energii ze źródła o specyficznym profilu. Czyli my po prostu naszą platformą łączymy odbiorców i wytwórców energii w pary. Złośliwi mówią o nas, że jesteśmy Tinderem dla lubiących OZE. Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy możemy Państwu przekazać mikrofon, więc jeśli ktoś z Państwa ma na tym etapie pytanie, to bardzo proszę. Jest ktoś śmiały, chętny? Bo ja bym chciał zapytać teraz, jeśli chodzi o Waterly, w jaki sposób Państwa startup odpowiedział, czy odpowiada tutaj na potrzeby rynku, czy też właścicieli stawów hodowlanych, nie wiem, gdzieś parków krajobrazowych. Jak to się odnalazło teraz to wszystko we współczesnym świecie? Tak jak zacząłem opowiadać o tym, skąd się wziął pomysł, czyli z głupiego wędkowania, to i tak jak o tym pani z parku opowiadała, że pomysł należy przekuć w jakiś biznes, to do tego chcę nawiązać, że warto skorzystać z parpowych instytucji, z parpowych programów, ze względu na to, że chociażby ja jestem tego przykładem, że przyszedłem do parpu z pomysłem na, jak to w skrócie się mówi, bojki, chociaż jest to trochę więcej, i parp, wykorzystując mentorów, dostawców różnych usług, pomógł mi to przekuć w biznes, przygotować biznesplan, żeby te bojki, te surowe słowo bojki nie było takie surowe faktycznie, tylko żebyśmy mieli usługę monitorowania wody. I tak ta usługa monitorowania wody jest kierowana właśnie chociażby do parków narodowych, parków krajobrazowych, do instytucji ochrony środowiska typu fundacje, do hodowców ryb, gospodarstw rybnych, do dostawów wędkarskich i ten cała idea od głupich,
głupich, cały czas mówię głupich, bo bojki to takie słowo, które niestety się przyjęło i tak muszę mówić. Taka niby zwykła bojka. No tak? Właśnie, taka niby zwykła bojka, a ona to robi trochę więcej i wydaje się, że jest zwykłą bojką. To dla tych chociażby przedsiębiorców, no bo sektor public jest sektorem public, w sensie mam tu na myśli samorządy posiadające chociażby kąpieliska miejskie, gminne, to jest też jeden z naszych targetów klientów. Sektor public jest sektorem zależnym od tego, co się dzieje, czyli na przykład tego, że niedawno mieliśmy zmianę władzy, która dla mnie, dla mojej firmy jest na rękę. W tej chwili mamy wybory samorządowe. Też jest to okres przejściowy, czekamy na pewne zmiany. Z kolei sektor dla mnie klienta prywatnego nie wiedział o tym, że można przyjść do niego z takim rozwiązaniem, które my mamy, gdyż w tej chwili wodę, chociażby w stawach hodowlanych czy też wędkarskich, bada się w sposób tradycyjny. To znaczy jedzie się z pustą szklanką, pobiera się szklankę wody, wiezie do laboratorium i tam poddaje analizie. Przez to, że to badanie jest czasochłonne, bo trzeba człowieka, trzeba laboratorium, jest też kosztowne, to robi się to bardzo rzadko. Przez co w okresach typu letnim czy też zimowym, kiedy na przykład brakuje środowisku wodnemu tlenu, tych badań, kiedy trzeba byłoby monitorować i nadzorować wodę zdecydowanie częściej, to niestety tych badań się nie wykonuje. I my, przychodząc z takim rozwiązaniem, stawiając takiego strażnika wody, takiego ala człowieka, który tam by stał cały czas i pobierał sobie wodę i ją woził do laboratorium, to my stawiamy tego naszego robota, który monitoruje i zawczasu poinformuje o tym właściciela danego stawu, że coś się dzieje. Ponadto to nie tylko tyle, to nie jest zwykły pomiar, co jeszcze, już w tej chwili pracujemy nad technologią wykorzystania sztucznej inteligencji do tego, żeby przewidywać możliwość wystąpienia chociażby takich zjawisk jak przyducha, czyli brak tlenu, czy też sinica w wodzie, wykorzystując AI i modele prognozowania pogodowego, jesteśmy w stanie wyznaczyć to, że przy aktualnych warunkach tego, co dzieje się w wodzie, i prognozie pogody, jaka będzie w perspektywie powiedzmy 2 tygodni, jesteśmy w stanie już wcześniej poinformować administrację zbiornika wodnego, właściciela zbiornika wodnego o tym, że coś się będzie działo, żeby zawczasu wykonać działania, które mogą zapobiec temu, co może się wydarzyć w perspektywie czasu. Szanowni Państwo, słuchając naszych rozmówców, ja tak pomyślałem sobie o jednej rzeczy i tutaj mogę powiedzieć śmiało, że będzie to pytanie do wszystkich z Państwa, bo jeśli chodzi o receptę na startup, to wychodzimy przede wszystkim od jakiegoś pomysłu innowacyjnego. Staramy się podjąć to ryzyko, ryzykujemy, kierujemy swoje kroki na przykład do PARP-u, korzystamy z pomocy PARP-u. Tu jeszcze moglibyśmy mówić o tych tak zwanych, jeśli się pomylę, to proszę mnie poprawić, o tych aniołach biznesu, tak? Osobach, które gdzieś tam wchodzą ze swoim kapitałem, to są jakieś odważne osoby, które pomagają. Też pytanie, jak takich aniołów zdobyć, no bo to też jest kluczowa rzecz. Ale inna rzecz mnie jeszcze interesuje, grzechy startupu. Bo może być tak, że ktoś ma pomysł, idzie z nim do przodu i teraz, drodzy Państwo, czego się wystrzegać, jeśli ktoś chce rozpocząć przygodę ze startupem? Zacznijmy może od pani dyrektor. Czy jest coś takiego, przed czym moglibyśmy młodych, słuchających nas tutaj rozmówców, przestrzec, żeby ten pomysł nie spalił na panewce? Na pewno przestrzegamy się przed rutyną. O właśnie. Mhm. Na pewno przestrzegamy się przed podglądaniem kogoś, a trzymamy się swojego pomysłu. Mhm. Oczywiście słuchamy odpowiednich doradców, którzy na pewno chcą dobrze, ale myślimy cały czas własnym tokiem, idziemy własnym tokiem myślenia. Trzymamy się tego, co sobie założyliśmy na początku. Nie odchodzimy od swojego pomysłu, nie szukamy w jakiś specyficzny, specjalny sposób nowych wyjść z danym pomysłem, tylko trzymamy się tego, nie rozdrabniamy się gdzieś na boki, nie patrzymy, nie słuchamy. Chociaż dokładnie obserwować tak warto, ale też, żeby nie słuchać tych złych potrzeb. Dokładnie tak. Także nie idziemy w rutynę i nie idziemy w takie podglądanie kogoś, tylko idziemy z tym, z czym tak naprawdę chcieliśmy wyjść na początku.
To jest chyba najważniejsze. Panie Krzysztofie, bo nie ukrywam, że chciałbym, żeby każdy z Państwa w tym temacie się wypowiedział. Jeśli chodzi o jakby samo prowadzenie startupu i zaplanowanie modelu biznesowego i później realizację tego modelu biznesowego, to sugerowałbym, aby zrobić ten model biznesowy bardzo ostrożnie i uważać na początku z wydawaniem pieniędzy. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy inwestora, nie szaleć. Tak, kiedy pozyskamy inwestora, po prostu bardzo, bardzo skrupulatnie i bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo zaplanować sobie wydatki, co chcemy zrealizować, ile chcemy na to poświęcić pieniędzy i obserwować realizację tego biznesplanu, jakby czy on się dzieje zgodnie z planem, no i mieć też zaplanowany taki stres test. Najlepiej zrobić to też z inwestorem, jeżeli mówimy tutaj o inwestora. My jesteśmy takim przykładem, gdzie pozyskaliśmy takiego anioła biznesu i swoją platformę mogliśmy zbudować dzięki pieniądzom tego inwestora. No jakby pokazać mu, że jest też możliwa sytuacja, kiedy jakby pewne efekty finansowe projektu mogą się przedłużyć w czasie. Czyli mamy tutaj, tak jak pani dyrektor mówiła, tą taką rozwagę, te ostrożne stawianie tych kroków. Pan z kolei mówi, panie prezesie, o tej oszczędności, aby no, nie szaleć z tym, jak się już kapitał jakiś... Szczegółowo po prostu zaplanować wydatki. Tak jest. Może szaleć, to użyłem tego określenia bardziej tutaj pod kątem osób młodych studentów. Tak. Ale chodzi o to, żeby po prostu szczegółowo ten biznesplan, ten tak zwany profit and loss sobie zaplanować i jakby iść według, trzymać się tego planu. A do tego, czy pan Patryk dorzuci nam, nie wiem, pokorę, czy ewentualnie inne? Ja chciałem potwierdzić słowa pana prezesa, żeby nie robić sobie... nie planować jakichś totalnie szalonych, odklejonych wydatków. Może to takie moje nawiązanie chociażby do drugiego sezonu serialu Sexify na Netflixie. Nie wiem, czy ktoś oglądał. Tam dziewczyny założyły startup, taką aplikację. Nie będę za mocno spoilerował. I w drugim sezonie jest pokazane to, jak one prosperują tym startupem, zarządzają. Wydają tam pieniądze na drogie bajeranckie biuro, co jest zbędne. Startup to firma, która nie ma pieniędzy. Startup to firma, która łapie się czegokolwiek, żeby te pieniądze zarobić. Tam wymyśliły sobie jakieś pana kanapkę, oddzielnego baristę do kawy. Totalne, oczywiście absurdalne i przejaskrawione rzeczy, ale to są tego typu elementy, które być może wielu z wam może się wydawać, że startup to jest taka fajna rzecz, że to taka korporacja warszawska, gdzie wszyscy są uśmiechnięci. Nie. Startup, mówiąc brzydko, to bardzo mocne, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale bardzo ciężka praca, najczęściej zbyt małego zespołu, która jest bardzo stresująca i możliwie może powodować problemy zdrowotne i to jest fakt, chociażby tu wspomnę post Artura Kurasińskiego, nie wiem czy znacie, sprzed około miesiąca na LinkedInie dość znanego polskiego startupowca, który napisał taki gorzki post, taki krótki artykuł, gorzki post o tym, że już nie chce być startupowcem, bo bycie startupowcem zabija po prostu i to jest fakt, także żeby na pewno było startupowcom, czy też startupom rozważniej przechodzić w drogę biznesu, to na pewno trzeba uważać, tak jak pan prezes powiedział, na niepotrzebne wydatki. Panie dyrektor, pani materiały do zaprezentowania na naszym rzutniku, to jest ten moment? Tak, to jest ten moment. Ja właśnie chciałam zacząć promocję i zacząć się chwalić, że PARP ruszył z naborami. Tak, już ruszył z naborami. W dniu wczorajszym dwóch pierwszych operatorów puściło konkursy na inkubowanie i na przyjmowanie pomysłów na startupy. Chciałam zachęcić do tego, aby jeżeli macie taki pomysł, bądź ktoś z waszych znajomych ma pomysł na siebie, na życie,
jest to coś innowacyjnego, coś fajnego, coś, co za chwilę może wam dać, może przynieść to ryzyko, o którym tu dzisiaj mówiliśmy, ale może również przynieść tą niezależność, może przynieść to szczęście, które gdzieś tam każdy w zamyśle z tyłu głowy w końcu ma i do którego dąży. I chciałam powiedzieć, że no, mimo tego, co pan Patryk tu mówi, że faktycznie no, trzeba rozważnie podchodzić do tematu. Tak jak pan Krzysztof mówił, trzeba dobrze rozplanować swój biznesplan i trzeba dobrze rozplanować środki, które będzie się wydatkowało. Tak naprawdę my jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzyliśmy właśnie nabory i konkursy, nasi operatorzy otworzyli konkursy na to, abyście mogli złożyć swoje pomysły we wnioskach. Wnioski te będą, to jest pierwsza tura jak gdyby takiego podejścia ze startupem. W pierwszej turze dostajecie w ramach konkursu, jeżeli wasz wniosek, wasz projekt przejdzie ocenę pozytywnie, dostajecie umowę na to, że macie tak naprawdę za darmo inkubację, w sensie takim, że macie swojego mentora, który pomoże wam stworzyć naprawdę dobrze poukładany biznesplan. Takiego mentora, który za rękę was poprowadzi od strony prawnej, jak taki startup powinien funkcjonować. Wytłumaczy wam, skąd pozyskiwać środki na działanie. Pomoże we wdrożeniu pomysłu i w rozwoju tego pomysłu. I tak naprawdę po roku czasu takiej inkubacji, gdzie na koniec dostaniecie raport z inkubacji, możecie wówczas podejść z kolejnym wnioskiem do kolejnego komponentu 2A, gdzie możecie pozyskać do 600 tysięcy złotych na rozwój tego swojego startupu. Czyli to, do czego się przygotowywaliście tak skrupulatnie przez rok czasu, to zazwyczaj to jest od pół roku do roku czasu, ze swoim mentorem, ze swoim opiekunem wniosku, to dostaje pieniądze i środki na to, żeby mogło się rozwinąć. To też jest składane wnioskiem do konkursu w ramach naboru, w ramach Funduszy Europejskich Polski Wschodniej. I jeżeli dostaniecie takie pieniążki przyznane, to jest 85% całości projektu, to jest to 600 tysięcy złotych. Trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że trzeba mieć też na wkład własny. To wówczas macie możliwość rozwinięcia tego startupu i wejścia już konkretnie w rynki. Czy to w rynek krajowy, czy można się pokusić również o rynki zagraniczne. My jako PARP, tu jako biuro w Olsztynie również pomagamy naszym beneficjentom, którzy gdzieś tam pozyskali już środki, pomagamy w wejściu w internacjonalizację, czyli w rynki zagraniczne. Jeżeli wasz pomysł spisze się w Polsce, będzie bardzo innowacyjny i taki przebojowy i będziecie chcieli wejść sobie w teren gdzieś dalej, w świat, to my wam również jako biuro w Olsztynie i oczywiście w połączeniu z siłami naszej centrali w Warszawie pomożemy znaleźć partnerów za granicą. Kolejnym krokiem takiego startupu i pozyskaniem kolejnych środków jest komponent 2B, gdzie już wtedy środki na rozwój swojego startupu są jeszcze większe, dużo większe. Ten komponent 2B będzie ogłoszony dopiero w 2025 roku. Więc tak naprawdę, jeżeli podejdziecie z wnioskiem na inkubację w tej chwili, w tych naborach, które teraz się dzieją, macie ogromną szansę na to, żeby pozyskać sobie za około roku czasu do półtora środki na rozwój swojego startupu w komponencie 2A, a później w kolejnych latach na środki z komponentu 2B. Więc ja jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości bardzo zachęcam, mimo ryzyka, które zawsze jest, zachęcam do tego, żeby dążyć do swojej niezależności, aby dążyć do tego osiągnięcia swojego szczęścia, mimo tego, że będzie to na pewno, jak tutaj pan Patryk ostrzega, będzie to ciężka praca u podstaw. My jako biuro regionalne w Olsztynie możemy zapewnić jedno. Jeżeli do nas przyjdziecie w trakcie przygotowywania wniosku w tej chwili, czy w trakcie realizacji już później swojego wniosku, czy w trakcie starania się o komponent 2A, my zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby przyjść do nas porozmawiać. Pomożemy nawiązać kontakty z odpowiednimi instytucjami, które pomogą wam stworzyć projekt. Pomożemy wam w kontaktach z uczelniami, jeżeli będzie potrzebna jakaś opinia.
pomożemy Wam w wejściu w rynki zagraniczne. Więc serdecznie zapraszam, nie bać się, jesteśmy otwarci. Gro osób bardzo młodych, tak jak powiedziałam, już skorzystało z naszego doradztwa, z naszych warsztatów. Młodzież mamy wspaniałą na Warmii i Mazurach, z otwartymi umysłami, z bardzo fajnymi pomysłami i my jesteśmy od tego, żeby pomóc to wdrożyć. Drodzy Państwo, kochani, jeszcze mamy dosłownie dwie, trzy minutki. Czy chcą Państwo w tym temacie zabrać głos, zadać jakieś pytanie do naszych szanownych prelegentów? Proszę bardzo. Mikrofon. Ja od strony PARP-u mogę powiedzieć tyle. Jeżeli kolega skończy 18, a myślę, że już skończył 18 lat, jeszcze nie, to jeżeli skończy 18 lat, serdecznie zapraszamy. Natomiast do momentu skończenia 18 lat również można do nas przyjść, ponieważ jest też wiele takich rzeczy od strony merytorycznej, gdzie możemy już w tej chwili ułatwić, pokazać, gdzie można znaleźć jakieś szkolenia, gdzie można znaleźć jakieś wsparcie merytoryczne. Myślę też, że warto odwiedzić firmy, które już skorzystały z naszych środków bądź z wsparcia aniołów biznesu, odwiedzić takie firmy, zobaczyć, z czym to się je od podstaw, porozmawiać i to chyba też jest takie dobre podejście od strony praktycznej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Czyli jeśli chodzi o wiek, to tutaj praktycznie nie ma wieku, bo jeżeli ktoś nie skończył jeszcze tych 18 lat, to już drzwi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są otwarte. Można przyjść, tutaj Państwo już na pewno ukierują w jakiś sposób, że do tej 18 już w tej głowie będzie na pewno ten plan wykiełkowany dosłownie, a już potem jak dowód w ręku, to już można ruszać. Czy jeszcze jakieś pytanie, czy panowie po dwa zdania jeszcze tytułem zakończenia? Dlaczego kolegi, warto? Planem B na pewno mogą być dwie opcje na plan B. Studia, jakieś dobre, na przykład inżynierskie skończysz. Jak nie uda ci się z twoim startupem, to być może ze swoim wykształceniem i swoim know-how będziesz mógł pójść do pracy gdzieś na etacie i pewnie dobrze żyć. Tak jak to jest z przedrostkiem INŻ, jak ktoś zna rozwinięcie skrótu, pan się śmieje, na pewno zna. Jeszcze jest jeden MGR i INŻ, też znam. Też jest taki. To jest jedna opcja. Drugie to po prostu robienie, w sensie robienie czegoś, rozwijanie swoich umiejętności, że to na przykład, powiem w kontekście swoim, programistycznym, konstruowania urządzeń elektronicznych, czy coś tego typu. Na pewno można coś potem robić. Natomiast jeśli nie masz tego, to pewnie i planu B też, w sensie bez tych dwóch kierunków planu B raczej mieć nie będziesz. Ale nie ma co się zrażać, panie prezesie, prawda? Nie wolno się zrażać, słuchajcie, bo nie ma nic piękniejszego niż własny biznes. Natomiast mogę to powiedzieć, bo mam też za sobą przeszłość chyba ponad 20 lat w korporacji międzynarodowej, więc wiem, co mówię. Natomiast warto jeszcze pamiętać o jednym elemencie, który jest takim chyba kluczem do tego, żeby startup się powiódł. To jeżeli myślicie Państwo o startupie, o pomyśle na własny biznes, to należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten biznes jest skalowalny. Bo to jest jakby nieodzowny element startupu. On musi być skalowalny. Ten pomysł musi móc być biznesowy, musi móc być powielany powielokroć i musi być na niego jakby duży rynek. Musi mieć możliwość skalowania go albo na różnych rynkach, albo musi być duża ilość potencjalnych klientów czy biznesu, który można tym pomysłem obsłużyć. Startupem nie może być pomysł na to, że będziemy na przykład wyprowadzać psy sąsiadów, dlatego że jakby możliwość dotarcia do klientów jest tutaj ograniczona do okolicznego osiedla, więc jakby warto to... Ale zbudowanie platformy, która będzie łączyć właścicieli psów i osoby, które mogą te psy wyprowadzać, już jest świetnym pomysłem na startup. Specjalna aplikacja do wyprowadzania psów na przykład.
Bierzcie, za free. Tak jest. Już jest pomysł. Pani dyrektor, mikrofon w dłoń, coś jeszcze na zakończenie? To znaczy, tak, ja chciałam tylko dodać tutaj do wypowiedzi pana Krzysztofa, że skalowanie to przede wszystkim osiągnięcie kolejnych dochodów, przychodów, zwiększanie swoich przychodów i dochodów bez zwiększania kosztów operacyjnych. Czyli tak naprawdę szukanie coraz większej rzeszy klientów, odbiorców bez zwiększania swoich nakładów. To przede wszystkim, to wyróżnia startup. Natomiast jeżeli chodzi tutaj jeszcze o kolegę, myślę, że nigdy nie wolno liczyć na to, że ktoś wymyśli za nas plan B. Trzeba spokojnie usiąść, sobie pomyśleć, kiedyś wieczorem może przyjdzie pomysł do głowy, co bym chciał robić ewentualnie, gdyby nie mój własny biznes, ale najlepiej, żeby to wymyślić samemu, bo wtedy to chyba najlepiej wychodzi. Szanowni Państwo, jeśli nie ma żadnych pytań, to staramy się trzymać czasu. Jesteśmy delikatnie już po godzinie 13. Podsumowując, ryzyko jest, ale oczywiście, tak jak powiedział Pan Prezes, coś pięknego jest, jeśli ma się własny biznes, własną firmę. Pomysły, tak jak powiedział pan Patryk, mogą zrodzić się podczas wędkowania, podczas, nie wiem, grzybobrania, malowania pokoju, także... Albo podczas debaty na temat startupu. Albo nawet teraz może u państwa w głowach też już te pomysły się zrodziły, także mają państwo tutaj namacalny przykład na to, że tym osobom się udało. A jeśli chodzi o pomoc, to tutaj pani Agnieszka Stajszczak mówi głośno i wyraźnie, nie ma się czego bać, bo PARP stoi otworem i naprawdę pokieruje Was za rękę. A moimi Państwa gośćmi byli pani Agnieszka Stajszczak, dyrektor biura PARP w Olsztynie, pan Krzysztof Komosa, wiceprezes OZEOS spółka ZO i pan Patryk Kamiński, pomysłodawca i współzałożyciel startupu Waterly. Tu na biurku są foldery na temat właśnie tej, kolokwialnie mówiąc, tej bojki, o której mówiliśmy. Warto się zapoznać, warto poczytać. Panie dyrektor, jeszcze puenta. Tak, zapomniałam dodać. Mamy w swoim tytule jeszcze i co dalej? I co dalej? I co dalej? Przyjść do PARP-u, ponieważ PARP ma na rozwój firm. Wzornictwo rusza niedługo. Konkurs w ramach Polski Wschodniej. Robotyzacja i automatyzacja rusza niedługo. Smart w ramach funduszy gospodarki, nowoczesnej gospodarki, też za chwileczkę mamy kolejne konkursy. Więc to są takie najbardziej konkursy, o których teraz mówię, budzą zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Więc jeżeli macie Państwo pomysł na rozwój swojej firmy, chcecie sobie zwiększyć part technologiczny, chcecie sobie doszkolić kadrę swoją, chcecie sobie dosprzętowić firmę bądź doinwestować w programy internetowe, chcecie sobie zwiększyć infrastrukturę badawczą, macie jakiś pomysł innowacyjny, macie pomysł na badanie i rozwój w swojej firmie, zapraszamy do siebie, ponieważ niedługo ruszają konkursy, już niektóre są w trakcie. Są naprawdę bardzo fajne środki do sięgnięcia w ramach naboru, a te nabory mamy u siebie na stoisku przygotowane harmonogramy z naborami, mamy u siebie na stoisku przygotowane takie mini ściągi w pigułki w formie ulotek, które możemy również rozdać, poczęstować. I myślę, że jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę, zapraszamy do siebie do biura w Olsztynie na tak zwane doradztwo. Także dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście zapraszamy Państwa też do rozmów tak zwanych kuluarowych w kulisach. Państwo cały czas są z nami. Zostają tutaj w hotelu podczas Kongresu Przyszłości. Można podejść, jeśli ktoś z Państwa się krępuje, wstydzi, mówiąc wprost, zapytać tak na forum z mikrofonem w ręku. Tutaj Państwa na pewno podzielą się swoją wiedzą. Ja Państwu bardzo dziękuję. Przede wszystkim gorące brawa dla naszych prelegentów. Dziękuję Państwu za Państwa obecność, tutaj obsłudze technicznej również i zapraszamy na kolejne panele w tej sali, czy też w salach obok i do rozmów kuluarowych. Kłaniam się, Bartosz Gołębiowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.